Zapraszam następną prelegentkę. I następną prelegentką jest Małgosia Zalewska, którą zastanawiałam się, jak przedstawić wam dzisiaj. I myślę, że najlepiej, jak ją przedstawię jako happiness expert. Słychać mnie? A korzystając z tego, że będziecie tu jeszcze chwileczkę odpalać prezentację, to ja zapraszam, żebyście szybciutko zajmowali te wolne miejsca, ci, którzy stoicie tam pod ścianą. Dobrze, ja myślę, że jestem w najlepszej sytuacji, bo będę mówiła o strachu przed wystąpieniami, więc mogę się denerwować. Odniosę się też do tego, że dostałam informację, że mam się ubrać na luzie, choć moim pierwszym pomysłem była sukienka. Dlatego tak dzisiaj wyglądam. No i odniosę się też do tego, co Jarek powiedział o slajdach. Też słyszałam, że Steve Jobs powiedział, że jak ktoś ma coś do powiedzenia, to nie potrzebuje slajdów. I moją pierwszą myślą było to, żeby nie przygotowywać slajdów. Natomiast moja koleżanka, z którą konsultowałam tą prezentację, powiedziała, że dla wzrokowców slajdy są bardzo dobre, więc szanując wzrokowców, przygotowałam te slajdy. Będzie ich tylko kilka. Więc tak. Na początek chciałam wam powiedzieć, że to jest obraz, którego jestem szczęśliwą właścicielką i pomyślałam sobie, że będzie dobrym tłem do rozpoczęcia tej prezentacji, bo jak ludzie na niego patrzą, to część się boi, ale jak się bardziej przyjrzy, to można zobaczyć, że te oczy są bardzo dobre i łagodne, więc on takie skrajne emocje wzbudza, tak jak wystąpienia. Moja przygoda z wystąpieniami zaczęła się tak jak Oprah Winfrey w kościele. Jak byłam w podstawówce chyba w 5 klasie, to ksiądz się zapytał, czy przeczytałabym czytanie w niedzielę. No i powiedziałam, że okej, ale było to dla mnie dosyć przerażające, więc pomyślałam sobie, że fajnie będzie poćwiczyć, a najlepiej w tygodniu, bo wtedy jest dużo mniej ludzi w kościele. No i w odpowiednim momencie, w poniedziałek, na mszy 18 podeszłam do ambony, zaczęłam czytać czytanie z listu i zobaczyłam wielką białą plamę. Dosłownie po prostu nic nie widziałam. Pamiętam ten moment jak dzisiaj. Złapałam się ambony i stałam, nogi mi się trzęsły i się tak zawiesiłam w tym właśnie momencie. Nie wiem jak długo stałam, ale dość długo. Po czym stwierdziłam, że trzeba się jakoś wymiksować i powiedziałam, że oto Słowo Boże i usiadłam na miejsce. Ksiądz po mszy powiedział, że myślał, że zemdleję i że w ogóle zrezygnuję, ale ja następnego dnia znowu przyszłam i do niedzieli byłam w stanie przeczytać całe czytanie. No i właśnie, te wystąpienia publiczne, nawet teraz czuję, że trochę emocje biorą górę. Coś jest takiego w nich, że się ich boimy, one nas stresują. No i przygotowując się do tego tematu, pierwszy raz zresztą mówię o tym, jak się nie bać wystąpień, to zaczęłam się zastanawiać nad tym lękiem, skąd on się bierze, co takiego się za tym kryje, jakie są elementy. No i doszłam do wniosku, że w tym strachu przed wystąpieniami są tak naprawdę dwa elementy. Jeden to jest lęk przed oceną, bo wychodząc przed publiczność wystawiamy się po prostu na widok publiczny. I wszystko, tak jak powiedział Jarek, może być poddane ocenie. Zaczynając od tego, jak wyglądamy, co mówimy, jak mówimy, czego nie powiedzieliśmy, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy. Naprawdę fantazja ludzka nie zna granic i każdy, kto występuje, wie, że opinie i potem oceny i informacje, jakie są po wystąpieniu, mogą być naprawdę zaskakujące. Więc to jest taki pierwszy i zasadniczy lęk. Dlaczego ten lęk jest tak ważny? Dlatego, że każdy z nas ma swoją samoocenę. To jest takie zdanie, które mamy o sobie. I to jest naturalny mechanizm nas jest taki, żeby to zdanie o sobie mieć dobre. A występując przed publicznością, poddajemy się pod ocenę. I ta ocena może być nie taka, jakbyśmy chcieli. Tak? Więc jest to sytuacja stresująca i dla naszego mózgu, dla naszego ego może być to tak ekstremalnie stresujące, że możemy mieć nawet wrażenie, że to jest sytuacja zagrożenia życia i zdrowia. Po prostu takie nerwy mogą nas przed takimi wystąpieniami w zasadzie wycofywać. Możemy rezygnować pod wpływem tego lęku właśnie przed oceną, przed tym, że jest zagrożenie dla naszej samooceny. A ten mechanizm tego, żeby podtrzymywać tą dobrą samoocenę o sobie, każdy ma.
Słyszałam w wystąpieniu Oprah Winfrey na Harvardzie, jak ona powiedziała w którymś momencie, że wszyscy goście, którzy byli u niej w talk show, jak tylko wyłączała się kamera, to pytali się, czy było okej, jak mi poszło, czy było dobrze, czy powiedziałem to tak, że mnie zrozumieli. Więc to jest coś takiego, co mają, każdy to ma, nawet prezydenci. A drugim lękiem, który mamy, to jest taki zwyczajny lęk przed wykonaniem zadania. Bo każda prezentacja ma jakiś cel. Chcemy odnieść jakąś korzyść, chcemy przekazać jakąś informację. I po coś to robimy. Więc do tego lęku przed oceną nakłada się lęk przed wykonaniem zadania. No i co możemy zrobić, żeby sobie z tym lękiem poradzić? No przede wszystkim to, co powiedział Jarek. Przygotowywać się. Nic tego nie zastąpi. Im dłużej, im szybciej. Jak tylko wiecie, że macie mieć prezentację, od razu się przygotowujcie. Ja jak tylko wiedziałam, że będę tutaj występować, od razu w tym samym dniu napisałam sobie na kartce właśnie 5 punktów, o których będę mówiła i mój mózg, mój umysł zaczął już pracować, już różne przypominać ciekawostki jakieś, zaczęłam zwracać uwagę na różne teksty. Wszystko zaczęło mi się kojarzyć i zaczęłam się zastanawiać, czy można to wykorzystywać. Więc przygotowanie według mnie dobrej prezentacji, od czego trzeba wyjść i w zasadzie na czym skończyć. Każda prezentacja musi być dopasowana do odbiorców. Zobaczcie, skoro to oceniają odbiorcy, bo to oni będą wystawiać wam ocenę, to musicie dopasować swoją prezentację do waszej widowni, bo tylko ona będzie oceniać. I tak naprawdę to im bardziej będzie dopasowane wystąpienie do widowni, tym większy sukces odniesiecie, że może to być ciekawe wystąpienie, dobrze odebrane. To przygotowanie jest w takich 3 obszarach, mentalne, logistyczne i merytoryczne. Mentalne, no to oczywiście dobre, pozytywne nastawienie. Zamiast myśleć o tym, że moja samoocena będzie zagrożona i będę źle odebrana, to lepiej myśleć, że może będę pozytywna, może będzie szansa. Tak naprawdę to myślenie, które mamy przed wystąpieniem, to jest tylko w naszej głowie, bo strachu nie można zobaczyć, tak samo jak lęku, czy no nerwowość już bardziej, ale czytałam właśnie przygotowując się, że strach to jest emocja, która jest napędzana naszą wyobraźnią. Zobaczcie, ta ocena, ona będzie tylko dopiero po wystąpieniu, a my już przed wystąpieniem czasami możemy się znokautować naszym złym myśleniem, że ta ocena będzie negatywna, prawda? I nie poddamy, a nasze myślenie wpływa na nasze nastawienie, co wpływa na nasze działanie. Jeżeli będziemy myśleć, poddamy się tym myślom właśnie, które są negatywne, to możemy się ostatecznie wycofać, jeszcze nawet przed realnym wystąpieniem. Więc to jest mentalne przygotowanie. Drugie przygotowanie to jest takie logistyczne. Ja, ponieważ pierwszy raz tutaj jestem, oglądałam sobie na YouTubie filmiki z wystąpień na Campus Warsaw, no i okazało się, że to było w starej sali. I jak przyszłam tutaj, to bardzo się ucieszyłam, bo tutaj jest rzeczywiście dużo luźniejsza atmosfera w tej sali niż na tych poprzednich kampus wystąpieniach auli, które tutaj były. Więc to akurat zadziałało na plus. Ale wszystkie elementy w ogóle, ja jak przygotowuję wystąpienie, to zawsze rozkładam je na części pierwsze i patrzę, które elementy już są dla mnie znajome, w których już mam doświadczenie, a które są nowe. Im mniej nowych elementów, tym większa szansa, że będę lepiej przygotowana i będę potrafiła sobie poradzić z tą sytuacją. No i kolejne przygotowanie merytoryczne, już same skonstrukcja wystąpienia, rozpoczęcie, rozwinięcie, zakończenie. Ja tak naprawdę nauczyłam się wystąpień w klubach Toastmasters, gdzie tak naprawdę nie ma celu właśnie, bo to co mówiłam, jak już macie wystąpić i macie konkretny cel, to nakłada się lęk przed oceną i lęk przed wykonaniem zadania. A w Toastmasters można ćwiczyć bez konkretnego celu. Tak samo jak, to jest takie samo jak gdybyście mieli nauczyć się prowadzić samochód, to znaczy musieli bez umiejętności prowadzenia samochodu, dostali kluczyki, proszę pojechać do Krakowa, zawieźć tam materiały. To byłoby też stresujące. Tak samo umiejętność wystąpień to jest umiejętność, której można się uczyć i można się w tym doskonalić. Więc przygotowanie merytoryczne odnosi się do całości wystąpienia. I tutaj różne anegdoty. Tak jak nasz umysł może nam pomagać albo przeszkadzać poprzez nasze myśli w tym, jak będziemy występować, czy w ogóle, czy podejdziemy nawet do wystąpienia, tak samo nasze ciało może nam pomagać albo przeszkadzać. Nie wiem, czy widzieliście, ale bardzo was zachęcam do takiego wystąpienia, które miała Amy Cuddy na TEDzie. Ona mówiła o tym, że nasze ciało może kształtować nawet to, kim jesteśmy. Przeprowadzono taki eksperyment, a ktoś w ogóle widział to wystąpienie? Trochę, kilka osób, okej, to szybciutko powiem. Ona zrobiła taki eksperyment, że podzieliła grupę na dwie części. Jedna część osób miała
siedzieć przez 2 minuty w pozycji siły, czyli na przykład taka najbardziej filmowa pozycja, gdzie siedzisz z nogami do góry jak prezes i wyobrażasz sobie, że wszystko jest super. A druga grupa siedziała w takiej pozycji zamkniętej, pozycji osób niepewnych, nieśmiałych. I słuchajcie, wystarczyły tylko 2 minuty, żeby nasza gospodarka hormonalna się zmieniła, żeby w tej grupie, które siedziały przez 2 minuty w pozycji siły, wzrósł testosteron i spadł poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Tylko 2 minuty wystarczyły, żeby zmieniła się wskaźniki hormonów. I ta pozycja siły, czyli nasze ciało, może nam pomagać do tego, żeby się czuć bardziej asertywnie, pewnie i bardziej odważnie. Więc też warto korzystać, przygotowując się z wystąpień i ćwicząc, właśnie z tego, jak możemy panować nad naszym umysłem i też jak możemy panować nad naszym ciałem. Kolejna sprawa to jest ćwiczenia. Jak już jesteśmy przygotowani, jak już wiemy, co mamy powiedzieć, jak już tworzymy to całe wystąpienie, to warto ćwiczyć. Ja na początku, jak uczyłam się wystąpień, to wymyśliłam sobie takie ćwiczenie, które jest bardzo proste, a jednocześnie bardzo skuteczne. Dlatego, że przygotowując się do wystąpień, trudno czasem skrzyknąć znajomych i powiedzieć im, słuchajcie, teraz ja będę ćwiczyć, a wy tutaj będziecie siedzieć, bo tak naprawdę wystąpienia publiczne trzeba ćwiczyć przed publicznością, tak? Więc ja sobie wymyśliłam swoją własną publiczność. Wycinałam sobie z gazet zdjęcia osób, które patrzyły prosto do kamery, bo chodzi o to, żeby patrzyły prosto na mnie, te twarze. Dlatego, że nasz mózg nie rozróżnia dobrze pomiędzy światem rzeczywistym a światem wirtualnym. Więc jak macie przed sobą nawet zdjęcia twarzy, które są, więc zawsze szukałam takich twarzy, które są prawie realne, w sensie wielkościowo, i rozkładałam sobie je po pokoju w różnych miejscach, to powodowało, że jak ćwiczyłam, jak stałam w pokoju, to od razu miałam takie, wiecie, podniesione ciśnienie i ten stres, bo jednak mózg tego nie rozróżnia, że to nie są ludzie. Już troszeczkę przyzwyczaiłam się, miałam takie swoje własne laboratorium, żeby ćwiczyć wystąpienia. Kolejną korzyścią właśnie z takiego ćwiczenia było to, że jak miałam te twarze w pokoju w różnych miejscach i jak ćwiczyłam, to patrzyłam się, tutaj miałam twarz, tu miałam twarz, tu miałam twarz, więc naturalnie bardzo szybko nauczyłam się patrzeć na całą publiczność i wszyscy mają wrażenie, że się na nich patrzę, jak mówię, więc polecam to ćwiczenie, można je robić w domu. Kolejna sprawa to dobre nastawienie, to co już mówiłam, to mentalne przygotowanie, ale też zauważyłam z mojego doświadczenia, co mi bardzo pomaga i co mnie bardzo przekonuje do wystąpień, jest to, że dzięki wystąpieniom poznaję mnóstwo wspaniałych ludzi, bo wy teraz troszeczkę mnie poznaliście. Jesteście przede wszystkim tutaj, bo interesuje was ten temat, a mnie on też interesuje, więc mamy już coś wspólnego. I dzięki wystąpieniom naprawdę poznałam tyle fajnych ludzi, że jak tylko mam możliwość występowania, to zawsze to robię chętnie. I to mnie bardzo nakręca i to powoduje, że się nie skupiam na tym, że będzie ciężko, będę się denerwować, będę się musiała przygotować, tylko właśnie cieszę się, że mogę tu wystąpić. Szczególnie, że społeczność startupowa to społeczność ludzi z pasją, z ciekawymi zainteresowaniami, którzy chcą zmieniać świat, mają dużo pozytywnej energii i to jest bardzo fajne. Więc szczególnie cieszę się, że mogę tutaj być dzisiaj. No i jakieś dwa tygodnie temu dowiedziałam się o kolejności dzisiejszych wystąpień. O tym, że najpierw będzie Jarek i później ja. I tak pomyślałam sobie, no nieźle. To jest moje pierwsze wystąpienie dla tak dużej grupy. I moje drugie wystąpienie w życiu nagrywane. No i zobaczcie, tak samo. Mogłam bardzo szybko puścić wodze mojemu umysłowi i on by naprodukował dość myśli, żeby stwierdzić, że to jest nieciekawa sytuacja, że nie jest dobrze. I tak naprawdę mogłabym siebie skutecznie przekonać i na pewno mogłabym rozsądne wyjaśnienia i wytłumaczenia znaleźć, tak naprawdę wymówki, żeby się z tego wycofać. Ale zrobiłam coś innego. Po prostu zażartowałam sobie z tej sytuacji. Stwierdziłam, że tak jak na koncertach muzycznych, przed gwiazdą występuje support. Tak, dosłownie. Takie zaproszenie dałam moim znajomym na Facebooku, żeby przyszli zobaczyć. Cóż mogę powiedzieć, Jarek będzie przygotowywał publiczność przed moim wystąpieniem. No zaśmiałam się z tego i nie dopuściłam żadnych myśli, żeby się porównywać, żeby myśleć o tym, jak może moje wystąpienie wyglądać w perspektywie po Jarku. Pomyślałam sobie po prostu, że każdy z nas ma inne doświadczenia i może wnieść wartość do tego spotkania. Kolejna sprawa
która też pomaga nam obniżyć napięcie emocjonalne, które towarzyszy wystąpieniom, to jest to, jeśli wasze wystąpienie będzie zawierało element po prostu o was. Ono będzie wtedy jedyne w swoim rodzaju, najbardziej autentyczne. I myślę, że jeśli chodzi o startupowców, to jest to dosyć proste, dlatego że projekty, które realizujecie, pomysły, które macie, to są wasze projekty, to was zainteresowały te projekty. To wy jesteście osobami, które najlepiej znają te pomysły. To wy jesteście osobami, które się zaangażowały, które czasem rezygnują z pracy albo siedzą po godzinach. I myślę, że w tym kontekście bardzo łatwo jest wam opowiadać o tym, co jest takiego ciekawego, że właśnie tym się zajmujecie. Dlaczego to właśnie wy jesteście tymi osobami, które zrealizują ten pomysł? Dlaczego to właśnie wy jesteście tymi osobami, które jeśli ktoś da wam pieniądze, zaufa wam, to wy zrobicie to. Doprowadzicie ten produkt do tego, żeby się znalazł na półce, żeby był w sprzedaży, żeby znalazł grupę klientów. I myślę, że w ogóle opowiadanie osobistych historii, osobistych takich rzeczy o sobie jest najłatwiejsze, bo my najlepiej znamy siebie, znamy swoją historię, znamy swoje zainteresowania i też jest nam najłatwiej o tym opowiadać. Dlatego korzystajcie z tego, zawsze wtrącajcie coś, co jest charakterystyczne tylko dla was. To jest też takie element, który buduje więź z widownią, z społecznością i tak jak powiedziałam, jest też rozpoczęciem ciekawych znajomości. Ja nie chcę za bardzo opowiadać, ale to jest akurat zdjęcie, z którego jestem bardzo dumna. To jest tort, który zrobiła moja koleżanka przed moją pierwszą żeglarską wyprawą. Także bardzo lubię żeglować. Jakbyście szukali kogoś do załogi, to proszę o kontakt. Kolejna sprawa, o której chciałam powiedzieć i w zasadzie ostatnia, to jest to, żebyście pamiętali o swoim celu. Bardzo rzadko takim prawdziwym celem jest zrobienie super wystąpienia. Prawdziwym celem dla was przeważnie jest pozyskanie klientów, wypromowanie waszej marki, znalezienie inwestora czy partnerów biznesowych. Na tym się skupcie. Wystąpienie jest tylko narzędziem i to bardzo fajnym, bardzo silnym narzędziem. Warto z niego korzystać. Także pamiętanie o tym, co jest moim celem, tak jak moim celem dzisiaj nie było zrobienie wspaniałego wystąpienia. Moim celem dzisiaj było podzielenie się z wami tym, jak ja sobie radzę ze stresem, jak można się z tym stresem poradzić, dlaczego warto nie wycofywać. I mam nadzieję, że dzięki temu troszeczkę wam w tym pomogłam, dzieląc się tymi technikami. Chciałabym zakończyć moje wystąpienie tym, co powiedział Warren Buffett, że rezygnując z komunikowania swoich pomysłów, rezygnujesz ze swojego potencjału. Życzę wam, żebyście nigdy nie rezygnowali z siebie i ze swoich możliwości, które wam dają wystąpienia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, Małgorzata Zalewska. Czy macie jakieś pytania? Bo wyobraźcie sobie, zdarzyła się rzecz, która mi się nie zdarzyła jeszcze nigdy wam. Nie pozwoliłam wam zadać pytań Jarkowi, ale naprawię to za chwilę. Jeżeli macie pytania do Jarka, to będzie taka możliwość. Widzisz, tak zapatrzyłam się w ten zegar, zasłuchałam się w to, co mówisz, we wciąganie brzucha i że już tak, nie wierzyłam tutaj, mimo tego galopującego tempa, w jakim mówiłeś, że po prostu pozwoliłam ci zostać na scenie, ale to nic. Jeżeli macie pytania teraz do Małgosi, to oczywiście ja służę mikrofonem, a zaraz wrócimy jeszcze do Jarka. Także jeżeli są pytania, to proszę. Nie bądźcie nieśmiali. To zapraszam do rozmowy później. Dzięki. Tym razem to Małgosia nie da wam szansy zaczerpnąć oddechu. Czy macie pytanie do Jarka, to ja tutaj podejdę. Dobrze, że jeszcze jesteś z nami, nie uciekłeś. No, ja wiem, że najlepiej jest dawać nagrodę za pierwsze pytanie, bo to zawsze ludzie się boją, ale możemy się przejechać w one rano, pogadać o waszym biznesie, jak wam przyjdzie, ale rzeczywiście jak macie ochotę, to jestem, służę i mogę pomóc. Być może, proszę. Poczekaj, to ja odpowiem, bo to słyszałem, bo było bliżej. Czy koszulki dowożę tylko na Nowogrodzką? Wiesz, ta nazwa zobowiązuje, ale dowiozę wszędzie w Warszawie. Do końca przyszłego tygodnia, dobrze? Bardzo dziękuję. Mów. Wiesz co, podejdę do siebie, poznamy się, będzie nam łatwiej. Ja się nazywam Jarek Kuźniar, robię od 25 lat w mediach. Może się gdzieś widzieliśmy. Cześć. Co cię niepokoi? Mm-hmm. Co jeszcze możemy stosować?
co, ja jak chciałem mówić wyraźniej, mi się wydawało, że mówię, już nie będę przeklinał, że mówię super. A miałem lat 15, jak zacząłem w radiu i popatrzyłem sobie w książkę, książka telefoniczna wtedy była jeszcze, w Dzierżoniewie była pani, która uczyła zaburzeń mowy, leczyła zaburzenia mowy u dzieci. No, w teorii logopedka, ale nie było logopedy, więc poszedłem do niej i ona mnie położyła u siebie na podłodze. Zawsze o tym opowiadam, dodając, Boże, jak 15-latka piękna kobieta kładzie na podłodze, zawsze chciałem. Ale ona mnie położyła po to, żeby położyć mi swoją encyklopedię na brzuch i uświadomić mi, że powinienem oddychać tą częścią ciała, a nie płucami, bo w płucach naprawdę tego powietrza jest mało. Szczególnie jak stajemy tutaj na scenie, ze stresu tego powietrza mamy w sobie jeszcze mniej i nie ma momentu na oddech, więc trzeba tego oddechu pilnować. Natomiast druga rzecz, która, bo to przygryzanie języka jest tylko nawilżeniem gardła, natomiast to, żeby mówić w miarę wyraźnie, to jak ostatnio, jak pracowałem w TVN24, 6 kamer w studiu do ogarnięcia, jak musiałem pracować w X-Faktorze, wiedziałem, że jak wyjdę na większą scenę, będę miał 16 kamer do ogarnięcia, muszę mówić inaczej. I wróciłem do takiej naszej przesympatycznej pani, którą Radio Z kiedyś zatrudniło, żeby nas uczyła mówić. Nazywa się Grażyna Mataszkiewicz i ona pracuje w szkole teatralnej na Miodowej. I jak poszedłem do niej, żeby zobaczyć, jak to jest, to pierwszy rok w Akademii Teatralnej to są ludzie, którzy uczą się oddychać. Oni przychodzą z karimatami, żeby się turlać, kulić. Jak ktoś z was jogę uprawia, to mu jest łatwiej z oddechem od razu. Najlepiej to jest pobiegać sobie przed wystąpieniem publicznym, bo masz już rozgrzane ciało. I wiesz co? I ona mnie też wtedy uczyła tego, że jak dzisiaj wrócicie i pomyślicie sobie, to nie był zmarnowany wieczór, napiję się za to, to zostawcie sobie korek po winie i włóżcie go sobie na szczot do huzi, weźcie sobie jakiejkolwiek gazetę jutro i czytajcie ją sobie. Niech wam ślina leci po prostu w opysku, ale to nie jest ważne. Bo ten korek, jak będzie tak otwierał wam tą buzię, między zęby go włóżcie spokojnie, to naprawdę zobaczycie, tylko nie przesadzajcie. To musi potrwać powiedzmy 3-4 dni przed wystąpieniem, ale niech to będzie 15-20 minut, nie więcej. Zaplujecie wszystko, ale to jest kompletnie nieistotne, bo zobaczycie, jak bardzo tutaj się wszystko porozgrzewa i jak język będzie tam się wił gdzieś między tym korkiem i później będzie wam łatwiej. Nie przyspieszajcie, tylko w ten sposób właśnie otwierajcie sobie buzię, uczcie język tego. Już nie chcę teraz wywalać języka i pokazywać, co potrafię z nim zrobić, ale on musi się umieć zawinąć, on musisz umieć z nim zrobić taką łódeczkę. W takich podręcznikach do dykcji są specjalne rysunki pokazujące właśnie, a zrób teraz łódeczkę i ty musisz łódeczkę tym językiem zrobić, żeby on wyszedł, albo dotknąć nosa, brody, wszystkiego, nie? Nie chcę teraz dotykać brody, bo ten mikrofon już nie jedną brodę dzisiaj dotknął, więc wiesz. Ale to pokazuje po prostu tą elastyczność, która się później przekłada na to, żeby spokojnie stać i mówić tak, żeby to się niosło niezależnie od mikrofonu gdzieś na koniec. Nie? Jasne. Czyli jakichś takich trików, które jeszcze możemy zastosować, nie wiem, na przykład już jesteśmy na scenie i coś już z nami się dzieje, zaczynamy się denerwować. I jak zaczynasz się denerwować, zwolnij. Opowiedz jakąś, może to być anegdota, zobacz, co tu się dzieje w pierwszym rzędzie. Może jest jakaś historia, do której możesz nawiązać. I przede wszystkim pilnujcie oddechu, bo oddech pozwoli wam uspokoić myśli, uspokoić rytm. I później idźcie w swoją historię. Jeżeli się denerwujecie, przyznajcie, że tak jak powiedziałaś dzisiaj, słuchajcie, ja się nie szykowałam na nową salę, na taką publiczność i na kamery. Jest wiele osób, które sobie wyjdą i będą opowiadały wszystko, a jak nagle podejdzie pan z kamerą i będzie czerwona lampka, to się zaczną zacinać, przepraszać i dławić, bo kto to obejrzy? Dzisiaj jest tak, że każde publiczne wystąpienie może oglądać, nie wiem, 200 osób na sali i 2000, jak nie więcej, ludzi w internecie, więc jak są takie sytuacje też na scenie, powiedzcie o nich szczerze. To jest mój pierwszy raz, nigdy tego nie robiłam, wierzę, że będę miała w was wsparcie. Proszę o to, żebyście wybaczyli mi potknięcie lub zapomnianą myśl, cokolwiek takiego. Ale swoją drogą, nawiązując do tego, pamiętajcie, i tak jak mówisz o tym, że to jest nagrywane, ja nie wiem, które kamery nas brały, za przeproszeniem, ale jeżeli jest taka sytuacja, w której występujecie na scenie i wiecie, że to później trafi do sieci, to powiedzmy, że ta kamera, a widzę, że teraz się rusza, więc pewnie nas bierze, to zwróćcie się czasem też do tych, którzy oglądają was tam, bo tutaj z całym szacunkiem dla naszego grona jest fajne, ale tam tych ludzi jest więcej i oni będą mogli to oglądać, kiedy tylko chcą. Najczęściej tutaj, nie? Więc ta relacja jest bardzo bliska, więc spójrzmy im prosto w oczy, uśmiechnijmy się do nich i nie zapominajcie o nich, że oni też są i potrzebują tego waszego wzrokowego kontaktu, tak jak ty potrzebujesz, jak ty potrzebujesz, wierzę. Tak i oni też. Nie? Myślę. Musicie na mnie uważać, bo ja mogę tak długo, a tu jest tylu prelegentów, że... Jeszcze jedno pytanie. Jedno? Jedno. Już za darmo, także wiesz. Może koleżanka chciała. Bez mikrofonu. Ja tam... Czy masz mikrofon na prawdzie?
No bo jak tak będę trzymał, a też jest włączony, to mnie nie będziesz słyszała. Jak tak będę trzymał, ale nie. No możesz go cały czas trzymać w ten sposób, ale są też tacy, którzy próbują rapować, to jest złe. No bo sobie zasłaniasz troszeczkę, nie wygląda dobrze. A tak to mam go w spokoju i w ten sposób też nie ma czegoś takiego, że raz będę mówił głośniej, raz będę mówił ciszej. I zobacz, on jest tutaj, a on jest po prostu taki, że on musi być blisko ust. Mam punkt oparcia, więc generalnie to jest tak, że nie, ten głos nie będzie raz taki, raz śmaki, raz owaki, bo mogę mówić fajne rzeczy na scenie, ale ci w ostatnim rzędzie będą mówili, ej, bliżej mikrofon, albo, ale co ty on tam mówi? Wiesz, o to chodzi, żeby nie prowokować tego typu próśb z sali. Jak masz go tu, to twój głos cały czas będzie mniej więcej na tym samym poziomie i współpraca z realizatorem dźwięku będzie fajna, bo on ma hebel, właściwie może iść spać. Zabukował sobie hebel tu i wiadomo, że ty nie będziesz kombinowała, nie? Mniej więcej, tak sobie myślę. Dzień dobry, nazywam się Kuba. Ja mam pytanie... przepraszam, jeżeli taka jest sytuacja... Wykorzystujcie ją do tego, żeby właśnie się przedstawić. Kuba jakby teraz powiedział, jaki biznes prowadzi, to zobaczcie, jaką miałby szansę na to, żeby ktoś z was złapał. No więc łapcie to. Dokładnie. Kuba, co robisz? O biznesie nie będę mówił. Znaczy pracuję w Google, też jako jeden z pracowników Google'a. Natomiast pytanie mam takie, odnośnie wystąpień publicznych. Jak można ćwiczyć w domu natężenie głosu? Bo to jest bardzo ważne. Natężenie głosu? Tak, natężenie właśnie. Tak pokazywałeś to podczas swojego wystąpienia i gdzieś tam nawet pokazałeś taki przykład, gdzie ten głos był taki grubszy, tak. Czasem jest gdzieś tam... Wiesz co, on będzie inny. Jak będziesz mówił przeponą, on będzie niższy, taki jakbyś pił whisky i palił cały czas. Nie? Trochę żartuję, trochę nie, ale generalnie jak przepona sprawia, że ten głos jest pełniejszy. Ten głos, kiedy wykorzystujesz tylko powietrze w płucach, jest płytszy, cieńszy i taki nie twój. Natomiast sam zobaczysz, jeżeli stoicie i sobie będziecie to nagrywać, za każdym razem pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak blisko jest kamera, mówcie tak, żeby to było dobrze słyszane. Ostatnio jak siedział u mnie dzisiaj Ania Dymna miała to samo, ale ostatnio jak mieliśmy Janusza Gajosa, on wsiadł, a ponieważ... chodźcie do mnie na chwilę. Tutaj. Przy okazji się przydam? Przy okazji. Nie, i taka była relacja między nami. Nie, on siedzi jako pasażer, ja siedzę jako kierowca prowadzący. No to jak ja mu zadaję pytanie, to po co on ma mówić głośno? Więc on mówi, no, szanowny panie, rzeczywiście. Ja słyszałem w słuchawce tylko, ej, ja wiem, że to jest Gajos, ale powiedz mu, żeby mówił głośniej, nie? No nie odważysz się tego zrobić, więc on mówił w takiej relacji, mikrofony gdzieś tam po suficie pochowane, ale... Więc to chodzi o to, że niezależnie od tego, jak jesteśmy blisko, mów tak, żeby to się wyrwało z ciebie i niosło w świat, nie? Nie ma sensu krzyczeć, bo ja na przykład jak poszedłem do X-Faktora na dzień dobry, to mi mistrz tak tego nie powiedział, a później się dowiedziałem, jak to sobie obejrzałem, że jak stoisz na scenie i w sali jest 2000 ludzi, którzy są nakręcani przez takiego animatora publiczności, żeby wiwatowali, że Kuźniar może gadać głupoty, ale jak wejdziemy na antenę, jedziecie, nie? I oni tam wiwatują, a ja stoję i próbuję ich przekrzyczeć, no bo moje kamery są tam. Później dopiero mi powiedzieli, ignoruj tą publiczność, z całym szacunkiem dla niej, ale twoi widzowie w liczbie milionów paru są ważniejsi. Więc paradoksalnie to jest tak, że oni krzyczą, wiwatują, a... W telewizji oni są ściszeni tak, że ich prawie nie słychać i ty musisz mówić normalnie, patrząc do tych kamer. Nie możesz, więc ja stałem przy pierwszym programie i krzyczałem jak debil. Po prostu to wyglądało debilnie. I się zgadzam z tymi, którzy mówili, on jest idiotą, no bo tak to brzmiało. Ale no nikt mi nie powiedział, musiałem sam spróbować. Więc na to też trzeba uważać, nie? Żeby zobaczyć, jeśli program jest realizowany, ściszają i tak dalej, to są takie niuanse, ale to też wpływa później na to, jak nas odbierają, nie? A nie na to, jak cały program jest odbierany. Także zawsze pozwól mu się wydobyć, dobra? Dziękuję. Odbieram już teraz głos po raz drugi Jarkowi. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękujemy. Dziękuję.